Nieważne, jak długie odcinki przebiegasz, czy w jakim tempie to robisz, ważne, żeby w ogóle biegać, choćby raz w tygodniu. Nawet tak niewielka aktywność wydłuża życie. A jeżeli poszukujesz motywacji do tego, żeby zacząć biegać, oto właśnie ona. Serio, naukowcy ustalili to, biorąc pod uwagę dane zdrowotne ponad 230 tysięcy ludzi. I okazało się, że bieganie w porównaniu z brakiem aktywności aż o 30% zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny zdrowotnej, ze wskazaniem zwłaszcza na nowotwory i choroby serca. A dlaczego wzięto pod uwagę akurat bieganie? Dlatego, że to jeden z najpopularniejszych na świecie rodzajów aktywności. W dodatku tani i możliwy do realizacji w niemal każdych warunkach. W Polsce około 22% dorosłych deklaruje, że uprawia jogging. Regularne bieganie wpływa na nasze zdrowie na wiele różnych sposobów. Między innymi zmniejsza ryzyko otyłości, chorób serca, nadciśnienia, cukrzycy typu drugiego, nowotworów oraz podwyższonego cholesterolu. Poprawia też nastrój i jakość snu. Mówię tu oczywiście o bieganiu niewyczynowym, czyli takim, jakie ja sama uprawiam. I tu nie ma znaczenia, czy biegam raz w tygodniu przez mniej niż 50 minut, czy kilka razy w tygodniu przez łącznie 250 minut. Według ogłoszonych niedawno badań, korzyści dla zdrowia w każdym wypadku będą jednakowo duże. Z kolei bieganie sportowe nie przynosi już takich korzyści. Jogging trwający przez więcej niż łącznie 250 minut w ciągu tygodnia nie wpływa na wydłużenie życia, jak wskazują najnowsze badania. A jeśli biegasz w maratonach, licz się ze zwiększonym obciążeniem serca i stawów. Taka aktywność powinna zostać skonsultowana z lekarzem. Ale jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy powinieneś biegać, zawsze warto zapytać o to lekarza. Nie chcesz lub nie możesz biegać? Nie szkodzi. Uprawiaj jakikolwiek sport, jaki sprawia ci przyjemność. To jest to słowo klucz. Wielu ludzi nie cierpi biegania i ja też tak miałam, dopóki się nie przemogłam i nie zaczęłam truchtać po tym oto lesie, aż w końcu zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Nie chcesz biegać? Idź na jogę, wskocz na rower, zacznij machać hantlami, pod kontrolą oczywiście. Rób wykroki, cokolwiek, jakakolwiek regularna aktywność fizyczna, nawet najmniejsza, ma znaczenie. Oczywiście istnieją zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia co do tego, ile ruchu powinniśmy zażywać w ciągu tygodnia. I tak dla dorosłego człowieka jest to około 150 minut umiarkowanego wysiłku albo około 75 minut wysiłku dużego. Jednak nie przesadzajmy. Nawet jeżeli nie będziesz się trzymać tego schematu, i tak będzie dobrze. Pamiętaj, każda, nawet najmniejsza aktywność fizyczna ma znaczenie i tego się trzymajmy. Na dole w opisie znajdziecie linki do wszystkich badań, na które się powołujemy, a w ogóle to subskrybujcie nasz kanał.